O. Jesteśmy chyba z drugiej strony tej wyspy. No. Powiem ci, że rajsko tutaj jest. 360. Rajsko. Co 360? No, jakieś... To albo to... A, tu jest viewpoint 360. To musimy tam iść. No. O, ale to ciekawe, czy tam aż na sam szczyt? Nie, nie. Ej, nie boisz się? No nie. Nie? Przeczyste. Co? Przeźroczyste? Wow. No, ale się ciągnie, co? Ale będzie piękny widok z góry chyba, co? Już jest piękny. Jacie. Ale widoki. No. Ale już jesteśmy wysoko. A to dopiero chyba połowa drogi. Co najmniej. Na pewno nie więcej niż połowa, ale wysoko. Można się zmęczyć. Jakie piękne ptaszki. Co? Idziemy, nie? No, musimy. Musimy dać radę, bo ten widok na pewno z góry będzie niesamowity. O, jakie piękne. Chyba orły. To szok. Dziękuję. Dziękuję za plecak. Nie założysz. O kurde. No dobra, jakoś go założyłem. O Jezus Maria. Ale pięknie. Orzeł latał przez... O, lata dalej. Lata orzeł. Piękny orzeł. Ale jesteśmy wysoko w górach. No już jedne... Jesteśmy powyżej niektórych szczytów. Ale tam jest trasa jeszcze do góry. O my god. O racie. Kolejny punkt widokowy. Ale to jeszcze nie na samej górze. Wow. Ale tu już otwarte morze. Wow. Ale zadyszka. No wysoko bardzo. Bardzo wysoko. Kurde, te skały takie ogromne, a my już na samych szczytach. A tam jeszcze do góry. Ale śmiesznie. Patrzcie się, tu już jesteśmy na szczycie szczytów, a na środku jeszcze wyrasta drzewo. No nic. Przecież co, mieli ściąć taką gałązkę piękną? Nie wolno. Pięknie. Ja cię kręcę. O, jesteśmy na samym szczycie. Viewpoint 360 stopni. O. Jeszcze wyżej? No nie. O, ale to już ostatki. Jacie. Nie no, jeszcze wyżej. Idą do samego końca. Jezus Maria, może się w głowie zakręcić. Jacie, jak tam? Ciężko, co? Gorąco. Strasznie gorąco. O, ależ. Kolao Hong. Kolao Hong. Jacie. Ale czad. Hong Island. Viewpoint. O. Jacie. Hardkorowo. Jacie. Ale gorąco, co? Ej, a widzieliście tutaj? Widzieliście plażę stąd? Ja. Tutaj takie nazwy, takie nazwy. A tutaj wyspy. Wow. Ale czad. Emi, nie ma już nawet oca aparatu wytrzeć, tak? Jak koszulki mokre. Ale to była wyprawa. Ale to była. Ja też nie czuję. O Jezu. Chodźcie. No. O Jezu. Dobrze, że te widoki chociaż tak pięknie wynagradzają. O. Ale czad. Ale tu jest cudownie. O. Ale było wysoko. O. Muza łupie.
zimna, zamrożona kawka po takiej wyprawie. Uff. Ach, tutaj jest pięknie. Janko mówi, pytam się, ładnie tu? Ładnie, tylko klatra jakaś słaba. W dupie się poprzewracało. Patrz, jaką masz tutaj ładną tą. Kawę. Ale patrz, jakie ładne. No, ale piękne. No. 3, 2, 1. Czekaj jeszcze, czekaj, ja z tobą biegnę. Tam biegniemy, dobra? No. Z rozpędu i nura. No, 1, 2, 3. Panie kolorowe, ale mają stroje, co? No, fajne. Śmiesznie tak wyglądają tutaj. No. O, już na samo zakończenie. Bateria pada, wycieczka dobiega końca. Nie jeszcze? Ale mnie swędzi. O. A, to już mi baterii chyba braknie. Ale widoki. Ale tu jest kozak. Hong Island, polecam każdemu. Wycieczkę na Hong Island, wyjście tam, na sam szczyt, na punkt widokowy 360. Nie wiem, bar na tamtej skale. O. O, uwaga, trzeba patrzeć pod nogi, bo jest trochę takich tych twardych. O. O, może się z panem gdzieś przepłyniemy na łódce, co? Chodź, popływamy z panem taką małą łódeczką. Będzie fajowo. Idziemy do restauracji. Restauracja? O, idziemy do restauracji? Chodź tutaj, bo stoisz pod samym. Idziemy do restauracji? A co tam będziemy kupować? A, siku. O, ale tu jest fajowo. Patrzcie na to. On nawrócił, jak mnie zobaczył. Patrzcie na to. O, jaki ma jęzor. Jaki kozak. Ja. Ale wielki. Jo. Ale kozak. Ale. No, patrz, jaki zwierz. Weźmiemy sobie takiego do domu. No. Jo. Ale fajnie idzie, co? No i ma jęzor jak książka. No. Chodź bliżej. On się boi, widzisz, on ucieka. Nie, nie straszmy go, bo on się boi nas. Patrz. Ładny, nie? Ale to jest ten, co tam był na tym, nie? To jest ten, co tam był na tym. No. Tylko, że tutaj chyba przyszedł. No, tylko tu sobie przyszedł, no. Zabłądził trochę. Ale piękny. Masz swoje 5 minut, no. Emma, co się wydarzyło? Silnik nam się zepsuł. Silnik nam się w Łodzi zepsuł. Nasza 99 boat stay here. Stoi tam z niebieskim dachem. Niestety, musieliśmy opuścić pokład, co? No.
Najpierw nas wybujało. Trochę się... Chodźcie, wyszliśmy w pół godziny. Nie mam pojęcia, ile będzie trwała ta naprawa. Czekaliśmy, chcieliśmy biec, bo było gorące. No. A tu nagle bum i się szyi silnik. I teraz sobie siedzimy na plaży. Na bezludnej wyspie. Na bezludnej wyspie. I sobie siedzimy i sobie czekamy, aż się silnik sam naprawi. A w ogóle co oni wzięli, żeby naprawić ten silnik, nie? Nóż. Poszli naprawiać silnik nożem Hondę. Honda szybsza niż wygląda. A jest odwrotnie. I wygląda szybko, a jest wolna. Stoi w porcie. Ej, patrz jak daleko. Ale... No Jezu. Ale pan kapitan wziął nóż i poszedł naprawiać silnik. Przeciął silnik i już bum się jeszcze bardziej zrobił. Jasny gwint. Jasne. A mamy jeszcze jeden przystanek, gorzej, jak jeszcze na tym drugim znowu się popsuje, drugi raz. No taka przygoda. No i takie rzeczy, że już mieliśmy niby odpływać, już niby naprawione. Przyszliśmy i stoimy już 10 minut i dalej. I dalej nic ciekawego się nie wydarzyło. I dalej czekamy, aż łódź, silnik w łodzi zostanie naprawiony. Ale grzeje. Tutaj nasza ekipa. Wszyscy stoimy, czekamy. Może w końcu coś naprawimy. Ale szadersko co? Między takie skały. Ale pięknie. Wow. Ale piękny, co? Mogę stanąć? Ale chodź bliżej mnie, bo tam są jeszcze też inny by chciał. O, zobacz, sobie chcą zdjęcie zrobić. Sobie pan chce zdjęcie zrobić. Pięknie, nie? No, to jest płytko. Wow. Byliśmy w tej lagunie, czy nie? Teraz tylko jesteś. Okej. Patrz jak to jest ładnie. O, woda jaka ciuciutka. A zielonkawa. Patrz tutaj na prawo. Pięknie, nie? Na szczęście silnik został naprawiony. Mogliśmy jednak przypłynąć do Błękitnej Laguny, takiej tutaj, pięknej. Jest naprawdę mega. Naprawdę warto było tu przypłynąć. Dobrze, że ten silnik się naprawił. Już pływamy do portu. No wiem, ale mówię, że mijajcie. Tak. Dobra, musimy ściągnąć opaski. Znaczy ja muszę ściągnąć opaskę. No, już jesteśmy w porcie.